chciałbyśmy przedstawić efekty pracy nad projektem edukacyjnym pod tytułem Czy wiemy, co jemy? Czyli o substancjach chemicznych znajdujących się w różnego rodzaju produktach spożywczych. Do celów naszej pracy zaliczyłyśmy promowanie zdrowego stylu życia, pokazanie substancji chemicznych znajdujących się w różnych produktach spożywczych i ich wpływ na organizm człowieka, zachęcenie do bardziej świadomego wyboru produktów żywnościowych. Dokonałyśmy tego poprzez porównanie składu jakościowego. Jedną z części naszego projektu było przeprowadzenie ankiety wśród uczniów naszego gimnazjum z podziałem na płeć. Pierwsze pytanie, jakie zadałyśmy, było: czy zwracasz uwagę na skład produktów, które kupujesz? Na podstawie otrzymanych danych można wywnioskować, że wśród dziewcząt i chłopców najczęściej została wybierana odpowiedź czasami, co wskazuje, że od czasu do czasu sprawdzają skład produktów spożywczych. Wyniki zarówno w grupie chłopców i dziewcząt są dość równomiernie rozłożone, co może świadczyć o tym, że w badanej grupie podobna ilość osób zwraca uwagę na skład produktu oraz ta, która tego nie robi. Drugim pytaniem, jakie zadałyśmy, było następujące. Jak często zjadasz podany poniżej rodzaj zup chiński? Wyniki ankiety wskazują, że zdecydowana większość ankietowanych je zup chiński rzadko lub nigdy tego nie robi. Gifon należy do najczęściej zjadanych zupek chińskich wśród naszej młodzieży. Podobna ilość chłopców i dziewcząt zjada zupki chińskie. Następne pytanie brzmiało następująco. Jak często zjadasz podane poniżej rodzaje chipsów? Na podstawie wyników możemy stwierdzić, że zdecydowana większość ankietowanych je chipsy kilka razy w miesiącu lub nigdy tego nie robi. Najpopularniejszą marką zjadanych chipsów są Lejsy. Wśród chłopców wynik chipsy składają się bardziej równomiernie. U dziewcząt nie widać takiej regularności. Jak często pijesz podane poniżej rodzaje wód mineralnych? Oto kolejne pytanie z naszej ankiety. Analiza wyników wykazała, że zarówno chłopcy, jak i dziewczęta chętnie piją wodę mineralną, tak to zależy od jej gatunku. Dziewczęta najczęściej piją Oazę, natomiast chłopcy Jaworowy Zdrój. Następnym pytaniem w naszej ankiecie było, jak często pijesz podane poniżej rodzaje coli? Analiza wyników wykazała, że podobna ilość chłopców i dziewcząt pije na swoje typy cola, najczęściej wypijamy na boje infekcji. Zadałyśmy pytania, czy wiesz, co to są konserwanty i jak często jesz owoce i warzywa, byłyśmy mile zaskoczone odpowiedziami. Zdecydowana większość ankietowanych, odpowiadając na pierwsze pytanie, zaznaczyła odpowiedź tak. Z odpowiedzi na drugie pytanie wynika, że młodzież z naszego gimnazjum często je owoce i warzywa. Do naszego projektu wykorzystałyśmy następujące produkty. Zupki chińskie, chipsy, czekolady, wody mineralne i napoje gazowane typu cola. Zupka błyskawiczna, potocznie nazywana zupką chińską. Żywność, która udaje się do konsumpcji w kilka minut po zalaniu gorącą wodą, bez gotowania czy innej obróbki. Istnieje wiele rodzajów zupek chińskich. W naszym projekcie skupiłyśmy się na kilku jej rodzajach. Na tych slajdach ukazane są składy zupek chińskich. Zaznaczone wyrazy wyjaśnimy później. Przyjrzyjcie się, ile jest pogrubionych składników. Chipsy. Popularna przekąska w postaci cienkich, osuszonych plastów ziemniaków lub innych warzyw, zazwyczaj obsmażonych w głębokim, gorącym tłuszczu. Tak samo jak w przypadku zupek chińskich, a na tych slajdach ukazane są składy produktów. Przyjrzyjcie się, ile jest pogrubionych składników. Czekolada to wyrób cukierniczy sporządzony z miazgi kakaowej, tłuszczu kakaowego, środka schodzącego i innych dodatków. Woda mineralna zawierająca co najmniej 1000 ml na decymetr sześcienny rozpuszczonych składników stałych. Jak widać na slajdach, wody mineralne mają dużo mniejsze składy w porównaniu do wcześniejszych produktów. Kola to słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków owoców drzewa coli, mieszany z wodą sodową. Przyjrzyjcie się, ile jest pogrubionych składników. Mm-hmm.
teraz wyjaśniamy te pokrywane składniki. Witamina sodu E621 to powszechnie stosowana substancja wzmacniająca smak. MSG znany jest jako piąty smak obok słodkiego, słonego, kwaśnego i gorzkiego. Smak ten nosi nazwę umami. Witamina wywołuje tak zwane sztuczne apetyt zaburzający pracę rdzenia mózgowego. W ten sposób powoduje nadmierne pocenie, kołatanie serca, migreny oraz problemy żołądkowe i podwyższenie ciśnienia krwi. Efekt ten nosi nazwę syndromu restauracji chińskiej. Buławiana bisodowy E621 to syntetyczna substancja tworzona z smaku i zapach. Wytwarzana jest z tłuszczonych ryb i gronów morskich. Jest od 10 do 20 razy silniejszym środkiem od glutaminianu sodu. W nadmiernych ilościach może powodować bóle głowy, a u dzieci problemy z wypróżnianiem się. Nie może być spożywana przez astmatyków. Izoniazymian disodowy E623. Otrzymywany z ekstraktu mięsnego, rybnego lub poprzez fermentację cukrów. Jego nadmiar może wywołać bóle głowy, nudności, przyspieszone bicie serca, uczucie osłabienia, zesztywnienie ramion i karku lub bezsenność. Ponadto łatwo go przedawkować, gdyż nie jest wyczuwany podczas jedzenia. Karmel S150D. Karmel amoniakalny charczynowy. Większy gatunek może wywołać nadpobudliwość i rozwolnienie. Acesulfam K jest stosowany jako słodzik. Około 150 razy słodszy od sacharydów. Witaminem sodu jest sztuczną substancją stosującą 30 razy słodszą od sacharydów. Ergonukleotyd disodowy. Mieszanina soli disodowych, kwasów inozylowego i guanozylowego. Szeroko stosowane jako dodatek do żywności o numerze E635. Niewskazany dla osób uczulonych na aspirynę i cierpiących na astmę. Ergonukleotyd disodowy może powodować zmiany skórne, m.in. wysypkę, stężenie, a także nadpobudliwość i gwałtowne wahania nastroju. Oficjalnie dopuszczony przez Unię Europejską, aczkolwiek zakazany w niektórych krajach. Nasze wnioski. Ze składów większości produktów wynika, że są one bezwartościowe, ubogie w składniki odżywcze i niekorzystnie wpływają na nasze zdrowie. Odżywianie się zdrowo zwiększa się ryzyko wystąpienia wielu chorób, nie tylko otyłości, ale i cukrzycy, chorób serca, nawet raka.